Dzień dobry Państwu, Angelika Kłos, zapraszam na sport. Azoty Puławy ponownie nie zawalczą o medale w Orlen Superlidze Mężczyzn. Tym razem przeszkodą nie do przejścia okazali się szczypiorniści Chrobrego Głogów, którzy we własnej hali po emocjonującej końcówce wygrali 26-24. Pojedynki KGHM Chrobrego z KS Azotami okazały się najciekawszymi meczami ćwierćfinałowymi Orlen Superligi Mężczyzn. O wyłonieniu ostatniego półfinalisty zdecydowało trzecie spotkanie, którego gospodarzem ponownie byli Głogowianie. Gratulacje dla całego zespołu, dla naszych wspaniałych kibiców, bo to co dzisiaj zrobili, to naprawdę szacun. Ciągnęli nas do przodu, oczywiście jak i w każdym meczu, ale dzisiaj to naprawdę hala przyrosła sama siebie i mam nadzieję, że tak będzie na każdym meczu, bo chłopaki udowadniają, że warto przychodzić na nasze mecze. Oczywiście emocji nie brakuje. Mieliśmy przestój w drugiej połowie, ale w ogóle mecz był taki, nie taki jak te dwa poprzednie, bo wtedy dużo bramek było rzuconych. Dzisiaj tych bramek trochę mniej. Zaczęli bronić bramkarze z jednej, z drugiej strony. Ale najważniejsze, że my wyszliśmy z tego pojedynku trzymeczowego zwycięzcami i awansowaliśmy do kolejnej rundy, czyli do półfinału, do strefy medalowej. Powtórzyliśmy obroniliśmy to czwarte miejsce, które zajęliśmy w rundzie zasadniczej, ale tak samo powtórzyliśmy już minimum ten wynik z zeszłego sezonu. Chociaż jeszcze gra o medale to już trochę inna bajka, ale nie zabiegam tak za daleko. Dzisiaj jeszcze raz gratuluję i dziękuję swoim chłopakom. Naszym chłopakom, którzy dali z siebie wszystko nie tylko w tym meczu, ale i w poprzednich. I tak jak oni byli naładowani i jak będą grali tak cały czas, ja im powiedziałem, nikt nas nie będzie w stanie pokonać, bo zostawiałem serce, zdrowie, wszystko zostawiałem na boisku. I za to kochamy tą piłkę ręczną, za te emocje, ale tak samo mam nadzieję, że będziemy jeszcze więcej przyciągać kibiców i że zapomnimy tą halę po brzegi, że będą szukali i pytali, czy są jakieś wolne bilety, żeby wejść. Dziękuję bardzo. W półfinałowej rywalizacji Głogowianie zmierzą się z aktualnym mistrzem Polski, Industrią Kielce. Tymczasem szczypiornistów Zagłębia Lubin czeka walka w rundzie spadkowej Orlen Superligi przed Miedziowymi. Wyjazdowe starcie z Gwardią Opole. Zagłębie wciąż potrzebuje punktów, aby uniknąć gry w barażu. Obecnie Lubinianie zajmują przedostatnie miejsce w tabeli, ale liczą, że po meczu w Opolu ich sytuacja ulegnie poprawie. Na pewno wiele rzeczy się złożyło na to, że wygraliśmy pokarnych też w Opolu. No mam nadzieję, że zagramy dużo lepsze spotkanie niż zagraliśmy w końcówce dzisiaj, bo jeżeli zagramy na wyjeździe, tak jak momentami graliśmy dość nieodpowiedzialnie w dzisiejszym spotkaniu, no to Gwardia zainkasuje komplet punktów, a my wrócimy z niczym. Na pewno jesteśmy nastawieni na walkę. Opole to jest bardzo ciężki rywal i ciężko się u nich gra. Dlatego zrobimy wszystko do naszej mocy, żeby tam wygrać. No i tak jak mówiłem na początku, jesteśmy nastawieni na walkę. Spotkanie w Opolu odbędzie się w najbliższą niedzielę o godzinie 15. Piłkarze Górnika Polkowice poznali rywali w półfinale Dolnośląskiego Pucharu Polski. Rywalem Polkowiczan będzie zespół Baryczy. Na ten etapu tego wiadomo, że to są takie jakby najlepsze drużyny tego Dolnośląsku, tak? Jak oto okazuje, że nasz losowanie jest Barysłowo, możemy powiedzieć, że to solidna drużyna teraz czwarteligowa, która ambicje naprawdę wiemy, sponsorizowane z głównym sponsorem i tak dalej, ale my mamy swoje ambicje i na ten mecz wejdziemy, że chcemy wygrywać ten mecz, bardzo zależy i klubu, i nas, i drużyny, żeby tego Pucharu Dolnośląskiego jechać do finali wygrywać. I tą informacją kończymy dzisiejsze wydarzenia sportowe. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.